Witam serdecznie. Dziś moja propozycja na coś słodkiego, a właściwie sposób na ozdobienie pudełko na opakowanie czekoladek Mersey. W ostatniej ofercie prowadziliśmy takie pudełeczko rozmiarowo właśnie dostosowane do opakowania tych standardowych czekoladek. Pudełko drewniane maluje farbą metaliczną firmy Pentar. Ma ona taki delikatny połysk, bardzo szybko schnie, nie wymaga później zabezpieczenia jej kolejną warstwą lakieru czy tam wosku. Wystarczy, że pudełko przemalujemy dwukrotnie i farba ta metaliczna tworzy nam taką fajną, delikatną powłokę. Po wyschnięciu obklejam krawędzie pudełka taśmą malarską i wieczko będę ozdabiała szablonem. Jest to szablon firmy Stamperia. Spryskuję go klejem tymczasowym. Jest to taki wzór plaster miodu. Myślę, że wszystko co z miodem i czekoladki będzie nam się fajnie komponowało. Używam tutaj do wypełniania szablonu pasty firmy Cadence, pasta o delikatnym połysku i dodatkowo kolejną warstwę będę nakładała używając zestawu takich farb firmy Pentar, farb do tworzenia efektu rdzy. Wyrównuję powierzchnię pasty strukturalnej szeroką szpatułką, a następnie będę nakładać różne odcienie właśnie tych farb, począwszy od żółtego przez pomarańcz do ciemnego brązu. Troszeczkę mieszam sobie je ze sobą i gąbeczką nakładam tak nierównomiernie, począwszy od krawędzi troszkę ciemniejszych, aż w środek przechodzę w bardziej takie delikatne, miodowe, żółte kolory. Tutaj troszeczkę jeszcze dokładam takiej lekko zielonkawej, metalicznej farby. I oto powstał taki miks, taki mój plaster miodu. W miodowych kolorach odstawiam do wyschnięcia. Teraz postanowiłam stworzyć ala czekoladki do naklejenia. Wybrałam serwetkę z takimi słodkimi motywami. Jakieś tam ciasteczka, czekoladki. Myślę, że fajnie będą tutaj pasowały. Wycinam prostokąciki. I postanowiłam do podklejenia użyć takie właśnie prostokąciki. Akurat ja mam tutaj wycięte z HDF-u, ale równie dobrze mogą być z jakiejś sklejki czy z nawet zwykłej tekturki. Dodatkowo środek postanowiłam wykorzystać napis wycięty z bermaty. Moje prostokąciki, tak jak wspomniałam, ja używam tu HDF, maluję na biało, ale równie dobrze może być to gruba tektura lub cokolwiek, co dysponujemy. I po wyschnięciu farby naklejam wycięte z serwetek właśnie te czekoladowe elementy. Po wyschnięciu krawędzie delikatnie przeczyszczam i przygotowuję pod nałożenie kolejnej warstwy lakieru. Krawędzie troszeczkę, tu nadwyżkę mam farby białej, troszeczkę wypłynęła mi z tej płaszczyzny, więc można podkolorować właśnie tą samą farbą, którą wykorzystałam do malowania pudełka, bądź zostawić troszeczkę takiego białego a la lukier. I te moje czekoladowe czekoladki lakieruję lakierem szklącym firmy Pentar. Ma on taki wysoki połysk, bardzo szybko nam wysycha,
Tutaj troszkę się w świetle odbija, ale fajnie nam pokrywa powierzchnię. Po wyschnięciu i nałożeniu tych dwóch warstw lakieru, ostatnie pasowanie i przyklejam te prostokąty klejem na gorąco, dociskając. I tak poszczególne elementy. Na środek, tak jak wspomniałam, wybrałam napis wszystkiego najsłodszego lub jakiś inny możemy zastosować tych różnych napisów, czy spermaty, czy innych dekoracji mamy dużo dostępnych na rynku. Ja skupiłam się na tematyce słodkiej, więc wszystkiego najsłodszego myślę, że fajnie tu będzie pasowało. Teraz postanowiłam jeszcze wykończyć środek. Użyłam floku tutaj docięte na wymiar elementy. Flok samoprzylepny, ale troszeczkę dokładam pod spód kleju ekspresowego z pentaru, aby nam się to wykończenie dobrze trzymało. Gdy ktoś zje nasze słodkie czekoladki, pudełeczko może wykorzystać na inne drobiazgi. Jest ono wykończone flokiem, więc tak jest przyjemne w środku. I do środka jeszcze jakieś miejsce na wieczku na dedykację czy jakiś własny napis. Ja tutaj też wybrałam napis z Bermaty specjalnie dla Ciebie na osłodę, maleńkie serduszka. I tak moje pudełko na czekoladki nabiera ostatecznego wyglądu. Myślę, że może to być fajny pomysł, czy na dzień babci, dla kogoś na urodziny, czy jakoś dodatek. Tutaj pudełko to ma miejsce na magnesik, który wciskamy, i czekoladki, i prezent mamy gotowy. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.